Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. CEO firmy Coinbase, pan Brian Armstrong, twierdzi, że miliard ludzi będzie w ekosystemie kryptowalutowym w ciągu 5 lat, czyli że co siódmy, no już teraz nie co siódmy, tylko trochę mniej, ale powiedzmy, że co siódmy, co ósmy człowiek na Ziemi będzie w jakiś sposób powiązany z kryptowalutami i będzie z nimi coś działał, czyli posiadał, wydawał, używał. To jest bardzo odważne stwierdzenie. Natomiast mówimy tutaj o kimś reprezentującym potężną firmę, która od lat siedzi w tej branży. No i jest dość przekonana, że świetlana przyszłość przed nami. Wiadomo, że sceptycyzm takiego normalnego obserwatora zawsze jest większy podczas korekty. Podczas korekty trudniej się wierzy w optymistyczne rzeczy. Natomiast jakby te słowa pan Brian Armstrong wypowiedział w grudniu 2017, czy chwilę później, kiedy Bitcoin przebijał 20 tysięcy dolarów, to wszyscy by mówili, to jest oczywiste. To jest oczywiste, że tak faktycznie będzie. Zanim wdrożę się w szczegóły, to przypominam, że w najbliższych dniach prowadzę webinar, na którym nie tylko opowiem Ci, co się dzieje ostatnio w kryptowalutach, jak na tym wszystkim zarobić i nie stracić, bo to też jest równie ważne, jak również przygotowałem dla Ciebie fajny materiał audio, który trwa aż 2 godziny i każdy uczestnik tego spotkania online dostanie to w prezencie. Pod tym filmem masz link i możesz się na to spotkanie zapisać. No i dobra, czemu on tak mówi? Czemu pan Armstrong twierdzi, że faktycznie takie rzeczy? Ponieważ dla niego to jest jakby logiczne. Logika polega na tym, że no, sens ma, żeby każda firma, która istnieje, miała swój własny token. Nawet każdy projekt open source, fundacja, czy jakikolwiek fundusz lub jakiekolwiek inne zdecentralizowane organizacje, wszyscy potrzebują tokenów. I dlaczego to nie jest aż tak absurdalne, jakby się wydawało? Bo można powiedzieć, dobra, no facet, który sprzedaje tokeny, tak naprawdę on sprzedaje kryptowaluty. Niedawno Coinbase wprowadził parę walutowe bodajże z funtem, także można normalnie za fiaty sobie bez problemu tam kupować, choćby Bitcoina. No to wiadomo, że on jest po tej stronie barykady i będzie mówić takie rzeczy, żeby nastąpiła promocja. Natomiast jego argumenty są logiczne, no bo jak się spojrzy na to, i tutaj tak znowu wejdę trochę w rozważania filozoficzne, tak jak spojrzymy na ICO, czyli na projekty, gdzie ktoś przychodzi, mówi, mamy taki pomysł, zbieramy kasę, to łatwość zbierania przez nich pieniędzy jest niepomiernie większa niż przez jakiekolwiek inne formy. Pomijając od crowdfundingu, gdzie są przecież portale typu Kickstarter, albo w Polsce mamy Polak Potrafi, no to wyniki tych portali są niczym w porównaniu do tego, co się dzieje w świecie ICO. Są też klasyczne zbiórki pieniędzy w postaci emisji, akcji, obligacji i tak dalej. Są formy typu IPO właśnie, czyli że firma zbiera pieniądze od inwestorów poza światem krypto, emituje właśnie choćby akcje, wchodzi na giełdę i tak dalej. Tak weszła na rynek zresztą Tesla. Nie do końca za swoje pieniądze, tylko za pieniądze inwestorów, którym zrobiono właśnie IPO. No i co? Wszystko ładnie, pięknie, tylko i tak porównując do tych IPO, to co się dzieje w świecie ICO, to jest mega inspirująca rzecz. Dlaczego? Ponieważ ICO i kryptowaluty to tak naprawdę rewolucja w tym znaczeniu, że normalni ludzie inwestują w firmy, w startupy. Bo wcześniej to było tak, że jak wchodziła duża firma, no to robiła te swoje IPO, no i przychodził jeden fundusz, drugi, trzeci. Przychodziły startupy na jakieś rundy finansowania, pierwszą, drugą, trzecią, spotkania dla startupowców z inwestorami, z funduszami venture capital i tak dalej. No i ogólnie taki, można powiedzieć, taki gruby biznes spotykał się ze sobą, czyli przychodzili ludzie z inspirującymi, rewolucyjnymi pomysłami do ludzi z inspirującymi, pomysłowymi portfelami. I oni się jakoś dogadywali albo i się nie dogadywali. Natomiast kryptowaluty zmieniły to, że ja i ty i jeszcze nasz znajomy Stefan wszyscy wchodzimy w różne projekty, bo w nie wierzymy, bo uważamy, że są fajne, no i oczywiście potajemnie też, bo chcemy na nich zarobić. No i bardzo dobrze. I to jest bardzo dobra wiadomość. I dlatego też prędzej czy później, jak ta branża się zwiększy, no bo teraz jeszcze wiadomo, jest to nisza, jakby nie było, bo... No, przytaczałem ostatnio wyniki badań, że 87% Amerykanów słyszało o kryptowalutach,
Natomiast słyszała, a weszła to są skrajnie różne rzeczy, dlatego póki co branża jest niszowa i tutaj pan Armstrong przytacza dane, że w tym momencie w ekosystemie kryptowalut, czyli w tym na przykład, że ktoś ma portfel kryptowalutowy, że ktoś wie chociaż mniej więcej jak to działa, że ktoś kiedykolwiek metaforycznie dotknął Bitcoina, czyli miało go, albo go dostał od kogoś, albo go wysłał, w sensie najmniejszej choćby części Bitcoina, to takich osób według Armstronga jest 40 milionów. Czyli to jest nic, to jest trochę minimalnie więcej niż ludność Polski, jednego z państw świata. Także, i to nie z największych, także widać, że no, predykcja tutaj Armstronga jest mocna, do miliarda. Co by to oznaczało dla inwestorów? No to by oznaczało, że my dzisiaj jesteśmy inwestorami wczesnego okresu, czyli tymi, którzy zarabiają najwięcej. Wiadomo, nie tak wczesnego jak ci, którzy weszli w 2009 roku na przykład w Bitcoina, ale dalej takimi, którzy są przed całym światem, no bo my jesteśmy w 40 milionach przed miliardem. Oczywiście znowu przypominam, że to jest jakaś predykcja tego gościa i no, to nie musi być prawdziwe, może się wiele rzeczy zmienić, wydarzyć na świecie, tego nigdy nie wiemy. Natomiast gdybyś prowadził firmę, no to co byś wybrał? Zrobić IPO, czyli emisję akcji, wchodzić na klasyczną giełdę, czyli na przykład deklarować każdy ruch swojej firmy, publikować go, mieć pełną taką transparentność, że wszyscy inwestorzy muszą zawsze wszystko wiedzieć. Jak tylko decydujesz o produkcji nowego modelu Tesli, to musisz od razu wszystkim o tym powiedzieć, bo jak to chociaż przez tydzień zachowasz dla siebie, no to już cię można posądzić o tak zwany insider trading, że zachowujesz informacje dla siebie, bo wiesz, że one wpłyną na kurs akcji. I do więzienia, albo przynajmniej kary finansowe. Do tego tymi inwestorami w przypadku IPO są jednak głównie ludzie no, operujący na giełdach, ludzie, którzy znają się na tych rynkach finansowych, a w momencie, kiedy w kryptowalutach będzie na przykład miliard ludzi, a nie 40 milionów, no to wtedy najprawdopodobniej wybierzesz ICO i stwierdzisz, a tam będę zbierać jakieś tutaj giełdy, wymyślać, jak mogę zrobić ICO, wyemitować Tesla Coina i po prostu ruszyć w świat. No i tutaj, jak mówi Armstrong, nie wiadomo, czy większość tych tokenów w przyszłości to będą security, ale on czuje, że tak będzie. Co to są security tokeny w przeciwieństwie do utility tokenów? No utility token to jest ten, który się używa do czegoś, czyli płaci się nim. Czyli na przykład Bitcoin jest utility tokenem, bo się go używa do płatności. Czy IOTA jest utility tokenem, bo się ją używa do płatności, znaczy jedna maszyna płaci drugiej, czy docelowo tak będzie za coś tam, za komunikację z nią. Tak czy inaczej, to są utility tokeny i takich jest zdecydowana większość, natomiast security to są tokeny zabezpieczone czymś. Czyli na przykład kiedyś ktoś zrobi security tokena, który ma pokrycie w nieruchomościach, powiedzmy. I jak masz daną ilość tych tokenów, no to masz udział jakiejś w realnej, fizycznej nieruchomości. Już dzisiaj są tokeny mające po części choćby pokrycie w złocie, albo przynajmniej deklarują, że tak jest. Jest oczywiście kryptowaluta narodowa Wenezueli, czyli Petro, która rzekomo ma pokrycie w ropie naftowej, w baryłkach ropy. No mówię rzekomo, bo obawiam się, że jak się ludzie zgłoszą wymieniać tą krypto na ropę, to może się okazać, że prezydent Maduro znowu wyśle paru chłopków z karabinami na ulicę, jak tam się dzieje na porządku dziennym, takie rzeczy tam są. Natomiast ogólnie ja już parę miesięcy temu mówiłem, że uważam, że w przyszłości kryptowaluty pójdą choćby częściowo, ale w dużej części w stronę właśnie pokrycia w czymkolwiek. W majątku jakimś, albo w złocie właśnie, albo nawet w samochodach sportowych, w czymś, po prostu w czymś. I to są właśnie te security tokeny. Ja się robi trudno, bo no, regulacje jeszcze są niezakończone i dużo, dużo trudniej zrobić security tokena niż utility tokena. Jeżeli zastanawiasz się nad swoją kryptowalutą, no to dużo łatwiej na przykład beknąć i zapłacić karę finansową albo wręcz trafić za kratki, wymyślając sobie security tokena niż utility tokena. Także to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale uważam, że ta pieśń będzie śpiewana na lewo i prawo w tej bliskiej już przyszłości, bo te wszystkie regulacje jakby nie było cały czas się posuwają do przodu. I za parę miesięcy będzie już to klarowne i wtedy będzie mógł być wysyp tych security tokenów. Także ja, zgodnie zresztą z Armstrongiem, też uważam,
że security tokeny to będzie to i wtedy to by oznaczało, że jak inwestujesz w takie Tesla coiny podczas ICO, to nie masz tylko tej wartości spekulacyjnej, że jak firma będzie później bardziej popularna, to wartość Tesla coinów rośnie, no bo tak, i na tym zarobisz, bo sprzedasz je komuś drożej, co oczywiście no, dalej jest spoko, ale może się okazać, że jeszcze posiadacze Tesla coinów mają zysk jakiś z obrotów całej firmy, na przykład co roku jakieś dywidendy. Już teraz tego typu projekty są w postaci takiej no, bardziej kryptowalutowej, czyli że ktoś ma choćby masternoda albo noda, czyli że trzyma ileś, albo go kupił, albo trzyma ileś sztuk danej kryptowaluty i dzięki temu po prostu dostaje też ileś sztuk tej kryptowaluty, na przykład co roku. Średnio się to opłaca zazwyczaj, no ale opcja jakby nie było jest, ale może w przyszłości się okaże, że trzymając Tesla coiny dostaniesz na przykład dolary na koniec roku w oparciu o to, co Tesla zarobiła. Czy takie możliwości są? Otóż uważam, że są i że są one prawdopodobne. Przytaczam choćby tutaj polski projekt Neufund, który przecież po to właśnie powstał, żeby uderzać do zwykłych, tradycyjnych firm i upraszczać im wejście na rynek krypto. Czyli właśnie pójść do takiej Tesli i powiedzieć, zrobimy wam te Tesla coiny, wszystko ogarniemy z prawnikami, żeby te security tokeny się trzymały kupy, żeby były do tego umowy, żeby to było legalne, żeby duzi inwestorzy też mogli wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Także są już projekty, które chcą się nad tym właśnie, na tym skupić i nad tym pracować. Także to jest bardzo dobra wiadomość. No i zobaczymy. Wiadomość finalna jest taka, że jeżeli Brian Armstrong ma rację, a może mieć rację, bo jest człowiekiem naprawdę, no insiderem tej branży, naprawdę się zna na krypto bardzo mocno i siedzi w tym od lat, no to w ciągu najbliższych 5 lat miliard osób będzie w takiej lub innej formie korzystało z kryptowalut. Uważam też, że tych kryptowalut na bieżąco będzie powstawało ogólnie więcej, czyli że ta liczba będzie cały czas szła do góry. Na razie się ten trend sprawdza rzeczywiście, bo rok temu było ich około 1000, teraz jest ich już prawie 2000, także rzeczywiście coś w tym jest. Niemniej jednak, jeżeli ilość użytkowników krypto wzrośnie do miliarda, to wszyscy będziemy zadowoleni. Napisz w komentarzu, co o tym wszystkim sądzisz, czy zgadzasz się z Brianem Armstrongiem, czy też uważasz, że jego optymizm jest nieuzasadniony. Napisz i subskrybuj ten kanał. Słyszymy się na YouTubie i na webinarze, na którym będę analizować aktualną sytuację rynkową i podzielę się z Tobą newsami. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Miłego dnia, cześć!